Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mafiasolec, a ja witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Tą regułkę mam już wyłączoną na pamięć, oczywiście na Borusiowie V7.1 z posąsiedzku z naszym burmistrzem tej wsi, czyli Mr. Adamo 15. Witam serdecznie, także się rozgada, że myślałem, że zapomniałeś o mnie. Nie, właśnie ja tak chciałem cię przytrzymać, byłem ciekawy, czy zaśniesz przez ten początek, czy też nie. Nie, ogólnie jak sami już widzicie, przyszykowana tutaj kosiareczka, fella podziękowania dla Ericssona. Link do jego nowego kanału macie w opisie, więc jak się pewnie domyślacie, dziś zbieranie kamieni. Zbieranie kamieni na łące, oczywiście taką kosiarką to kurwa, nie chcę myśleć, co to by było. Także co, my zasiadamy sobie do środeczka. Mogę sobie tu podnieść. Adaś, powiedz mi, co będziesz dzisiaj robił? Na razie czekam na blachy, bo zarejestrowałem sobie Deutscha. Proszę bardzo. No i oczywiście pieniądze. Potem akcja. Tak, akcja gruberek. O, no to widzę, że coś ala tak jak ja w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przebiegnie bez żadnych wtop, bo ostatnio w odcinku troszkę tego było. A za dużo mi się wydaje, bo troszkę czasu na to straciliśmy. Dzisiaj lecimy sobie ciąg trawy. Ogólnie zamiar był inny, ale z racji tego, że jest późna godzina, też sami słyszycie, że farming nie jest za głośno. Ja za głośno też nie mogę pokrzyczeć, nie ma tego entuzjazmu w moim głosie. Spowodowane jest tym, że no niestety, ale już przycinałem komara u mnie w domu. Nie chcę ich tutaj budzić. Zawsze rozwalające. Nie chcę ich tutaj budzić, żeby było pukanie jakieś do drzwi. Nie wiem, dzwonienie na telefon pewnie, które i tak będzie. To telefon możemy już na samym począteczku. Oczywiście czekajcie, ściszyć. I wypierdolić do tyłu na łóżko. Tak, to jest zawsze, uwielbiam tą bolkę, gdy on tak zawsze, aha, telefon je. No kiedyś nie zapomnę, jak się zapomniałem, że łóżko jest nierozłożone, bo tak króciutko, o Jezu, króciutko rzuciłem, no i oczywiście spadł na podłogę. Troszkę tam się poobijał, ale to nic nie szkodzi. O Jezu, jak mnie tu znosi, jak widzicie, no troszkę padało u nas, niestety w realu jest susza, a tutaj w farmingu nam troszeczkę popadało i to tak troszeczkę bardzo. W realu bardzo. Jest susza, a co jest w Barcelonie? Powiem ci, w Barcelonie na razie brak transferów, nic nowego, nic nie słychać, nic nie widać. Wiem tylko, że niedługo będą gali, a my już jesteśmy sobie na łące. I ogólnie ci powiem tak, Adaś, że zaraz sobie porozmawiamy ogólnie ludziska na te tematy. Co tam dzisiaj u mnie było ciekawego słychać? No rozłóżesz się, już się rozkładam. Powiem ci szczerze, że dzisiaj jak tak robiłem vloga, pewnie nie oglądałeś, bo dopiero wróciłeś. No wróciłem niedawno. Zaskoczyła mnie jedna sprawa, że była akcja kiszonka po drodze, jak jechałem. I taka dość ciekawa, co nie? Patrzę, że osieczkarnia stoi 30 z przyczepą i tak mówię, no przydałoby się wziąć kamerę i wam to pokazać, co nie? Ale przyjeżdżam coraz bliżej, a tej sieczkarni po prostu nie było widać. Kukurydza jest tak wysoka, że tej sieczkarni po prostu nie widać. Więc troszeczkę ubolewałem nad tym, bo myślałem, że coś będzie z drogi widać, a tu psikus. No to powiem ci, że jeśli chodzi o wysoką kukurydzę, to też muszę ci się pochwalić, że ogólnie akcja kiszoneczka dzisiaj była u Krzysia. Oczywiście, no niestety dostałem za późno cynk, mój telefon niestety zawiódł, Krzysia też, nie mogliśmy w ogóle się dzwonić, nie wiem czemu dzwonił Krzysiu od rana, nie dostałem żadnego SMS-a od niego, że wiesz, próbował się tam połączyć i w ogóle itp. itd. Od innych oczywiście wszystko grało, wszystko było ok, bo tam za tempem miałem telefon, no, której mogą przyjechać po puk, bo dzisiaj puk został już odebrany. I dopiero później, gdy właśnie przed wieczorem, tak no przed wieczorem, godzina 16-17, to był takim późnym popołudniem, zresetowałem telefon, ponieważ zginął mi zasięg dopiero, bo za tempę właśnie mieli dzwonić chwilę później, to tak mi wyskoczył SMS od Krzysia, że próbował się ze mną skontaktować. Ja dzwonię do Krzysia, numer nie odpowiada, osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, jest poza zasięgiem, sreremere, no i mówię, no to jak coś będzie Krzysiu chciał, to na pewno zadzwoni, także za 5 minut dostałem telefon, mówi, gdzie ty jesteś? No ja mówię, no w domu jestem, bo gdzie mam być, no nie mam nic do roboty. Mówi, no kurwa, my dzisiaj odana na cięcie trawy i w ogóle, ja mówię, no chyba se żartujesz. No i tak szybko się ogarnąłem, jak tylko mogłem, puk żeśmy szybko zarzucili na tą przyczepkę, co przyjechali i od razu pojechałem. No już było troszkę późno, niestety akurat trafiłem takie pole, że pocięli je na kilkanaście kawałków. I tak, raz jechali z tej strony, raz z drugiej. I wiesz, wieczór to jedynie światło akurat mi tak padało, że padało mi od lewej strony. Także z przodu i z tyłu ujęcia odpadały, musiałem nagrywać tylko od boku. Co ja przyszedłem nagrać jedno ujęcie, tu oni zawinęli, spierdolili na drugą stronę. Zanim obeszłem to naokoło, bo przez kukurydzę nie przejdę, bo 3 metry. Taka kukurydza w tym roku jest.
Tak, się zgubił. Doszedłem na drugą stronę, tak oni kurwa już zdążyli objechać i spierdali w drugą stronę. Po pół godziny takiego nagrywania. Się gania z nim. Po pół godziny, nie, po dobrej godzinie. Po dobrej godzinie, bo pojechałem na tą godzinę 17 do po 18:20 chyba dopiero do Krzysia wszedłem do samochodu, mówię, nie, Krzysiek, ja dzisiaj tu nic nie nagram za dużo, więc nagrałem może z 20 ujęć, 30 przez ten czas. I mówię, nie, spadam na pryzmę, może coś ciekawszego się będzie działo. No i doszedłem do wniosku, że i tak jak dzisiaj nic nie uda mi się nagrać, nagram kilka ujęć zwykłych na pryzmie, bo do Marcela i tak mam jechać zamiar dopiero w czwartek, bo w czwartek będzie cięcie. I mówię, to akurat u Marcela nie będę tracił sobie, wiesz, czasu na tą, na pryzmę, tylko będę sobie nagrywał, wiesz, już wszystko w polu i vloga i wszystko ten. A vloga nagrywałeś dzisiaj? Vloga też nagrywałem, bardzo fajnie wyszedł vlog, bo wiesz co, pierwsze zarzuciłem sobie kamerę na głowę i nagrywałem sobie normalne ujęcia. Jak ktoś będzie chciał to popatrzeć, jak ja tam sobie czasami lubię ponagrywać, jakie mam rozkminy itp., to zapraszam, też gruba akcja, bo 3 case'y na pryzmie, aż tego jeszcze nie było mnie na kanale. Były 2 JX90, tak jak to zawsze bywało, no i Krzysiu jeszcze w tym roku nie potrzebował trzeciego zestawu, czwartego, przepraszam, do odwożenia. Także Krzysiu zabrał się za obijanie, on tym dużym case'em, to naprawdę robota szła. No i pryzmy, taki Krzysiu powiedział, że jeszcze nigdy nie miał. Także możecie się domyślać, że nakieszonka była ładna. No i właśnie Piotrek, sam w sieczkarni powiedział, że kurwa, nie wiem jaki ty nakład miałeś, no ale na pewno spory, bo ta kukurydza to prawie, że się obalała. No tam w niektórych momentach miała no powyżej sieczkarni, to około 4 metrów będzie miała 3,5-4 metry. I powiem wam, naprawdę Krzysiu w tym roku miał duży nakład na kukurydzę, ale i oddała ta kukurydza troszeczkę, że była rozkmina taka, że nawet nie będzie wszystkiego kosił i nie skosił, Krzysiu wszystkiego, bo zostawił ją na ziarno, bo już mu nie potrzeba było kiszonki. Tyle, że takie dwie pryzmy ujewaliśmy, że nie mogliśmy podjeżdżać później już, nie? Tym case'em dużym, zobaczyć jak jajca wychodziły, to z Krzysiem nie mogłem ze śmiechu, nie? No kurwa, szczerze, że z miazga. Jak wjeżdżaliśmy, nie? Bo ujeżdżaliśmy ją od boku, to żeśmy obciążnikiem po ziemi wadzili, nie? O Boże. No, kurwa, młotek najlepszy był, ty, Krzysiu, akurat tak wjeżdża z pryzmy, nie, zjeżdżaliśmy z pryzmy, nie? Kurwa, młotek nam z tyłu spadł, przed samą szybą się zatrzymał, na taką szmatę się zawinął. Taką bekę mieliśmy, że wiesz, jakby gdyby nie ta szmata, by się, bo okno poszło jak nic. Także no, nie powiem, dzisiaj fajna akcja się potrafiała, bo chłopacy, no fajnie się nawet trafili znowu do pojeżdżania na pryzmie, zajebiste ujęcia mi powychodziły, także no na pewno do filmiku, jak jeszcze coś sobie dogam, to coś ciekawego wyjdzie. Vlog też wyszedł zajebisty i nie wiem, czy nie będzie w dwóch częściach, bo mam około 45 minut materiału. Wow. Także nie szkoda, wiem, ciąć. Właśnie szkoda ciąć, tylko nie wiem, czy opłaca się taki jeden duży. Nie wiem, czy po 20 minut na przykład bym sobie nie wrzucił dwóch części, nie? Bo przeważnie kiszonka jest to dość dużą pracą polową, pierwsza, więc... Bo pierwsza by część była z tego, jak właśnie sobie tam chodziłem po wszystkich ciągnikach, do każdego sobie wbiłem, w ogóle pogadaliśmy, wiesz, gitara siema, nie, jakaś tam bajera sklejona, a później właśnie wyszedłem sobie, zacząłem sobie nagrywać i to, więc mówię, kto by chciał pierwszą obejrzeć, to spoko, a kto by będzie chciał sobie obejrzeć drugą, czy tam obie, no to będzie miał gitarkę, więc czekam na wasze komentarze, choć nie wiem jak to zrobię, bo nawet nie wiem, czy teraz jak nie wyjdę po tym odcinku, nie zacznę renderować, żebyście mieli już jakiś odcinek na jutro, czyli tego samego dnia, także zapraszam na kanał Mafii Solec Team. Bo może ktoś jeszcze nie oglądał vloga, bo wydałem go w sobotę. Może ktoś jeszcze nie da tam subskrypcji? O, nie ma ktoś tam subskrypcji, to może również zasubskrybować, bo właśnie wydałem w sobotę vloga, ale mówię, ja teraz wesele miałem, to wszystko to było tak udostępniane, że chwilę przed samym wyjściem. Przed samym wyjściem i to tak wiecie, no nie każdy mógł obejrzeć, bo widzę, że jak powrzucałem, to każdy, o super, nowy odcinek, fajnie, a to już odcinek ma 2-3 dni. Także no mówię, jak coś to zapraszam, ktoś będzie chciał obejrzeć stary z pryzmy u Marcela, jak już była relacja, to teraz, jak nie, to czekajcie na nowego vloga, mam nadzieję, że już jutro powinien się ukazać, bo właśnie nie chcę robić przestoju, bo jak jeszcze na pewno coś ponagrywam, zaraz i tak tym bardziej ruszają za 2 tygodnie orki, pod siebie będzie kubota na testach, także nie będę tego materiału zostawiam na dość długo. No i żeby było mało tego wszystkiego, już później kamerki nie brałem, bo dość już było dużo nagrane i było późno, także pojeździłem sobie z Krzysiem, tak mówię, a zostanę, to tak 2 godzinki praktycznie sobie jeździliśmy po pryzmie, troszkę się pogadało na różne tam tematy, no i niestety na koniec nie obyło się bez awarii, bo już chłopaki fajnie wszystko pięknie pozjeżdżali, sieczkarnie już tam sobie przedmuchują, no i niestety zgasiliśmy na chwilę case'a na pryzmie tego dużego, ponieważ tam przyjechał jakiś znajomy, tam się pytać, kiedy u niego tną i w ogóle itp. itd., wiecie o co chodzi, no i tak tata przyszedł, Krzysia, zawołać go, że już je kończy, bo chłopaki przyjechali, kolacja i w ogóle, no i zgasiliśmy kurwa tego case'a na tym, bo nikt się nie spodziewał, że ten case nam nie odpali.
No i Krzysiu, wiesz, chodzi i mówi, dobra, to zjadę na ten, bo już dzisiaj starczy roboty, bo już było późno. No i kluczyk przekręca, nic. Drugi raz, trzeci, nic. Dobra, coś jest nie tak. Prawdopodobnie, no tak myśleliśmy, że może gdzieś, jak wiesz, pojeździliśmy po tych dziurach i w ogóle, to się klemy gdzieś mogły, wiesz, poluzować czy coś w tym stylu i nie łączy, nie? Że masa się mogła odczepić czy coś. No ale patrzymy, nic to nie dało. Później Krzysiu poleciał po rozrusznik. Powiem ci, że takim rozrusznikiem to Krzysiu powiedział, że i byczołga odpalił. Także... Także powiem ci, że byliśmy przekonani, że jednak nam odpali ten case. No i jest pewien problem, podłączony, na fulla tam ojciec jego wrzucił. Niestety nie udało się odpalić, znów było to samo. No i wiesz, tam Piotrek Sieczkarni, taki dość ogarnięty chłopak jest, mówi, chodź coś pójdzie zobaczyć, tym jeszcze bardziej. Wcześniej tata, ja poszedł, Krzysia patrzy, a nie ma w akumulatorze wody. On tak wsadził palec, mówi, ty, nie ma wody. No i tak myślimy, no kurde, dziwne trochę, bo rano odpalał, godzinę wcześniej odpalał. No gorączki fakt, że były w tym roku. Gorączki były w tym roku duże, no ale skoro odpalił rano, a tego dnia no nie było aż tak strasznie gorąco. No i odpalał też w południe, bo w południe był kilka razy gaszony, bo tam Marcel sobie zmieniał się z Krzysiem. To tak myśleliśmy, że no to odpada raczej, no ale później jak już poszedł właśnie Piotrek, sprawdził zero praktycznie wody, więc no nie było możliwości, żeby on odpalił, dlatego też Krzysiu od rana jutro tam poleci sobie i tą wodę zakupi, bo tam jakaś musi być destylowana, nie wiem, za zbytnio się na tym chyba nie znam, to ja tam powinieneś lepiej się na tym znać. No, to jest można by było nawet tak i przegotowaną, ale jak już wlać, to już wlać jakąś porządną, a nie jakieś siki, więc no Krzysiu dopiero od rana się weźmie, także case stoi na pryzmie i ugniata. Stoi w miejscu, ale ugniata. Patrzymy jutro, kurwa, tam się zapadł do końca. No ale tak to ogólnie obyło się bez awarii, było ścięte 20 hektarów aż, także no sporo było tych kukurydzy zacięte. Od godziny 8 jeden rano, dzień cały? Tak, od godziny 8 rano do godziny 8 na wieczór i powiem ci, najlepsze wszystko jest w tym, że połowę ponad dnia cieli tylko na dwa zestawy, na dwa fendy i się wyrabiali, ale później jak wjechali w tą piękną kukurydzę, jaką Krzysiu miał, tak musieli wziąć tego, kornika z tą kronką, wiesz? No to nim jak zaczęły wozić, to powiem ci, momentami nie wyrabiali się, jak było jakiś prosty kawałek, nie? I to też niedaleko do wożenia, bo w tamtym roku już była mniejsza kukurydza i się wyrabiali, a teraz w trójkę i tak powiem ci ciężko. No ale dali radę i powiem ci, że naprawdę, no kukurydza jest świetna, więc Krzysiu zadowolony w tym roku. No, każdy chyba jest zadowolony z kukurydzy w tym roku. No nie każdy, wiesz, bo u nas jednak niektórzy rolnicy, no według innych lat to tak, ale jak wiesz, jak no, widzisz, że jeden ma taką, a ty kurczę, a on no, dalej wiadomo, masz. No, to... Masz taką, to... Ale na pewno pomiędzy, jeżeli tak dany rolnik z roku na rok sobie tak sieje kukurydzy, no to na pewno ma o wiele większe plony niż w tamtym roku, no, to jest pewne. To chyba pewnie, każdy nie? Ma. To zależy po prostu, jaką kto dawkę tam dał, jak ktoś, jaki miał urodzaj. No i zależy, gdzie jeszcze popadało, gdzie jeszcze nie popadało. Więc no mówię, no tutaj rejonami nasięgało. Fakt, że teraz jest straszna susza, bo to jest ujęcia, które zobaczycie, to ja jestem po prostu siny. Po tym jak oni przejechali, to dwie wsie dalej było zakurzone, nie? No kurwa, jak oni 40 coś po polu, a było tak fajnie, sam pioch był, bo już wygniecione mieli, wiesz, jak oni cały dzień wozili, to tu z pola to już został pioch, nic. Kurwa, to ujęcia miałem tak śliczne, bo wszystko tu, wiesz, kurz i tu ci światełkami pomrygali, bo mam... Manyfik, kurwa. Bella tak ci powiem, że fantastycznie, naprawdę. Akcja była przednia, dlatego też na dniach pojadę sobie do Marcelina. Już chociaż wiem, dlaczego u mnie ta droga polna, co dzisiaj maluchem jechałem, to ona taka wygnieciona, zawsze taka dziura była. A tu taka ładna, wygnieciona, no bo przecież jak jeździli z kukurydzą na pryzmę, no to ją poubijali trochę. No. Nie, powiem ci, no że naprawdę, dzisiaj fajny dzionek pod tym względem, bo mówię, zdążyłem nagrać farminga, wyspać się też zdążyłem wreszcie, bo to wiecie, po weselu, po tym wszystkim. Właśnie, bo ty, Adam, nie wiesz, ale w robocie, żebym był jeszcze w poniedziałek, tak jakoś, to był taki, można powiedzieć, że spontan, znaczy spontan, nie spontan, bo tata Karoliny właśnie na weselu się mnie pyta, co robię jutro. Mówię, no, że no, nic nie będę robił, wolny mam, będę odsypiał. No to jedziemy jutro do roboty, bo akurat tam jeden z pracowników się rozchorował chyba i nie mógł jechać. I mówi, no to pojedziesz, nie? No to mówię, spoko, godzina piąta, coś pobudka, o 6 już wyjechaliśmy z domu. Wow. Powiem ci, robota fajna, no bo hydraulik, oni się, no brat, no bo tata Karoliny ma firmę, no i wiesz, z Adrianem, z bratem też ma.
i hydraulik, nie? No tam piece i w ogóle, także nie no wiem, wiem, robota, wiem, mam robota... chrzestnego hydraulika, więc w tej no, sprawie jest bardzo dobrze znam. Powiem ci, że fajna, bo kiedyś, żebym, wiesz, nie miał nigdy w tym wcześniej styczności, to powiem ci, że może i tak, wiesz, dziwnie bym się czuł i w ogóle, bo tak, wiesz, na pierwszy raz to się no. źle nie chce wypaść i w ogóle fakt, że tak do pomocy nie tam jakieś, wiadomo, ciężkie prace, które trzeba się tam uczyć latami na niektóre rzeczy, ale takie tam mniej więcej ogarniałem, bo z tatą, jak miałem tam ze 3 lata, 4 do tyłu, to z tatą właśnie budowach jeździliśmy i ogarnialiśmy takie rzeczy, więc już tak większość rzeczy kojarzyłem i naprawdę fajnie mi to wszystko poszło, także w domku dopiero, powiem ci, jak wyjechaliśmy o 6, byłem o godzinie 7 na wieczór, także zero sił, zero niczego, także jak ja wróciłem tylko do domu, wykąpałem się i poszedłem spać, nawet komputera nie włączyłem, co w moim przypadku jest dość dziwne, też zauważyłem to, że nie było cię, ale i też tak wczoraj można tak powiedzieć, taki dzień miałem kruchy, więc też sobie odpocząłem. Słyszałem, Arek opowiadał, także mógłbyś powiedzieć, jak wieczór kawalerski ci się udał. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak. Cudownie. Opowiadaj, opowiedz troszeczkę, powiedz mi, co tam się działo. Bo jestem bardzo, no, bardzo ciekawy. Bo to każdy szczerze, wieczór kawalerski jest inny. Jest inny, no, no fajnie było, no co mam ci opowiadać, no. Od razu dodam, że no, nie wieczór kawalerski Adasia z Paulin, no wiecie, nie. to Adaś jeszcze tam nie hajto. Nie mój, bo jest tak, to ja bym był oczywiście, tak, no nie to, że się praszam, tylko no, po prostu oświadczam, myślę, że nie. Że, ogólnie Bolek nie byłby, Bolek by mi pewnie ten wieczór kawalerski robił. No właśnie, nie? Tak miałem powiedzieć, właśnie miałem do tego dążyć. Przecież to jest pewne, co nie? No także ja... Ale to myślę, że z tego to może być nawet kiedyś jakiś vlog, ale to za jakieś parę dziesiąt lat, co nie? Nie, ja myślę, że to spokojnie zrobimy, jak ja ci zrobię wieczór kawalerski, to człowieku. I no Warsaw Show będą chcieli nagrywać z nami. No. Kurde, po prostu każdy targi, no... Maszynowe będziemy takie robić, bo na pewno tam maszyny jakieś będą i to takie porządne. Także mówię, porządne, że ciekawie, to której wy zaczęliście ten wieczór kawalerski? O godzinie 17.40. O kurwa, no to pewnie do jakiejś tam czwartej nad ranem potrwał. 3.20. To ładnie. I o swoich nogach nie wróciłeś raczej do domu. No wróciłem na swoich nogach. No. Nie, no serio. Tak? Na swoich wróciłem, tak. Nawet ciężko nie było. No. To co tak słabo? To... No, znaczy, no to może zostawmy to. Powinien. Tak, dobrze, to ja sobie z Adamem tutaj porozmawiam. No nie, powiem ci, u mnie na weselu bardzo fajnie. W ogóle nawet nie spodziewałem się, że ktoś mnie pozna nawet i na weselu. O, mamy dolec. Dokładnie, bo to wiesz, nie, wesele nie było oczywiście z mojej tam strony, tylko z Karoliny i tam wiecie, tam witam się, tam zapoznaję się, a tam kolega właśnie taki jeden mówi, ja to ciebie znam z YouTube'a, późniejszy autogram i przyjdzie zostawić. Trochę śmiechu było, także no mówię, fajnie na weselichu, szwedzki stół wiejski, jak to tam niektórzy wołają, odwiedzony był. Także jo, ciekawie. No w ogóle patrzcie, jak Arek fajnie wymyślił sobie z tą moją kosiarką. Zobaczcie, jak ona ślicznie się brudzi, jak będziesz mógł tam sąsiad wpaść, to wpadnij. Zobacz, jakiego my tu zdolnego Ericssona mamy. Naprawdę robota przednia. Mamy 18 minut. Wiesz co, tą małą łąkę taką kiedyś Brączkowskiego Eugeniusza. Świeci za kukurydzą. Nie widać ni pieruna. Tu jestem, Andrzeju. Czy ona się tak brudzi? No, ona zielona. Pierańska, fajnie, nie? Ten, to jak coś wyrobi, to... No, tak rozkminił naprawdę, to dość ciekawe, bo ty kosisz tą łąkę tutaj ciągle, tylko tą jedną? Nie, już obkoszona tam w lesie jest, no kurwa krzywu, jak ja... Ja patrzę, 18 minut, on kółko zrobił, ty... Dobry gość. Teraz żeś dojebał, krzywu. No, ty tak. Tą łąkę, tutaj. Ta, ładnie, ładnie, wszystko pięknie jest, tam dla jejeniu będzie odłożony na kawałek, także myślę, że jakieś pieniądze z dopłat powinien dostać za odżywianie zwierząt leśnych, dzikich, myślę, i że... kilku nogich. A, za ostatnio dostałem skargę właśnie. O, że... nie ode mnie. Nie na mnie. Nie, znaczy właśnie nie wiem, czy na ciebie, czy nie, ale właśnie w tamtym lesie dużo dziczyzny, no... znajdowane jest pod drzewem. Niestety w dość niemiłym stanie, ale niestety tylko właśnie ty masz tam łąkę i najbliższe pola, więc... Nie, ja jeszcze w tym roku nie kosiłem, także wiesz... sąsiadów właśnie tam oskarżył cię o... O kurwa, nielegalny, który... Nielegalny ubój zwierząt. Czy to nasz... nielegalny ubój zwierząt. Czy to nasz wiejski monitoring wsi Bolusiowo-Stare Grażyna? No nie możesz takiej informacji zdradzać?
Może i Grażyna, może i Grażuś, może i inny tam Stasiek. Niestety to jest prawie identycznie jak no, tajemnica spowiedzi, więc nie mogę. Aha, no dobra. Na ten temat. Ale to ja, nie to ja, rozpatrzę, ja to rozpatrzę i tak pozytywnie na korzyść monitoringu. Aha. O, ty kurwa frajerze. Nie, po prostu, żeby monitoring był uszczęśliwiony, a ty, żebyś nie był karany. To mi pasuje. To ja myślę, że te dziki możesz je oddać, jak sobie kiełbasę zrobi, jeżeli jeżdżą jeszcze w takim złym stanie. Że dostanie kartkę na Minso na jeden tydzień i będzie szczęśliwy. Czasy komuny, ty, ale i zajebą teraz? Nie chcę, nie przypomnij się, jakie życie miało, jak monitoringu nie było. No, to tak, takie życie u nas na wsi, jeden drugiego kabluje, także no, takie rzeczy się u nas dzieją. Ja tu sobie próbuję docinać, uwaga, bo kamień jest ten na przy Biedrunce, jak koło Adama, trzeba uważać, żeby tu się... O kurwa, no i poszły się, o, tam deka poginka, kurwa, żebym zawadził kawałek, a tak ładnie mi szło. Dobra, tak, wpadamy sobie tu w trawę, tylko trzeba trochę w pizdę wstawić. O Boże, ja bym szczęśliwy, że tak katuję mojego Deutsche teraz. Poszedł. No wiesz, na dotarciu, tak, na dotarcie. Deutsch, mam nadzieję, że tam Jaryszki będą zadowolone u nas, że taką reklamę im robisz. No, to jest coś pięknego. To. I Deutsch daje sobie radę. Deutsch zarąbiście tutaj pracuje. Nie mogę nic naprawdę żadnego złego słowa na niej opowiedzieć, bo po prostu pracuje jak nówka. No jeszcze sztuka. Autopilota mu brakuje i wszystko by było, powiem ci, idealnie. Nie no, żartuję, trzeba i sobie... I autolagów powinna jeszcze tutaj nie być. Autolagów. No, z tym to niestety nie do mnie. No właśnie do ciebie. Do moich dostawców internetów. Proszę cię, zadzwoń. INM Giżycko, łącz na 43 Zobacz. Przez 8. Nie wiem, Unisum gdzieś z daleka. Bożeż ty mój. No także, takie tu... Że ty masz takiego samego dostawcę, co ja. Żartujesz? Nie, właśnie myślałem, że ty masz ten, no, Orange. Nie, a ty jaki masz? No ja mam Orange. A, nie, właśnie ja myślałem, że masz też właśnie. Ja mam takie kurwa dzikie coś. Uj, tam właśnie działa, że antena kocha upy i niedaleko jest to i... Tylko, a, że ja? Nie wiem, co się monitoring dzieje. Monitoring nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Tu ta antena od internetu jest, tutaj patrz ta, o. Tutaj w tym miejscu na Bolusiowie, kurwa, wysoko w chuj, ale u mnie do jakoś zasięg nie dochodzi. Kazali mi antenę ze 4,5 metra wypierdolić jeszcze z dachu, żeby to lepiej ściągało, ale... Najwyżej pójdę, wezmę sobie przenośny internet, pójdę tam kurwa z hałtą, zbuduję taką leśną, tą akurat, że ciebie spytam, bo ty tam oblatany jesteś w tych szałasach, w tym wszystkim, to byś mi pomógł wybudować. Dostaniesz. No i bym sobie tam wybudował taki na wstawianie filmów akurat, wiesz, tam taki, no nieduży kibel, tam łazienka 5x5, 10x8 i... Tak, żebyś miał gdzie zjeść, wytrać. No tam wiesz, to ja do domu pójdę, Brunhilda tam czeko zawsze, to... Dawaj, pójdźmy się. Spierdalej. No, także jak widzicie na tej serii... Kurwa, dziot. Na tej serii zawsze nawinie się jakiś temat, nawet jakby nie było. I myślę, że za to wam podoba się ta seria, bo powiem ci, Adaś, że mi się kosiarka nie chce opuścić, bo nie to klikałem, ale spodobały wam się odcinki, bo jest ino 75 tysięcy na tamtym odcinku, co ostatnio my nagrywali. Adoś się nauczył, robił miniaturki, bo mu wreszcie powiedziałem i mogę cię pochwalić, bo kurwa jak zobaczyłem tą z case'ów, co ostatnio graliśmy, no to powiem ci, że wreszcie zrozumiałeś, co to jest to światło w farmingu. A, no dzięki. I naprawdę... Nie, szczerze, jakoś nigdy nie brałem pod to uwagę, ale potem jak tak spojrzałem, to jednak jest. Jest to prawda. I widać, bo naprawdę miniaturka ci wyszła przekozacka na YouTube'a. Na pewno dużo więcej widać, bo to wiesz, miniaturka to jest bardzo mała na YouTube, jak ktoś w polecanych miniaturach na boku ogląda czy coś, to tego nie widać, jak tak jest ciemno. Ale Adaś ogarnął, nauczył się szybko i o to mi właśnie chodziło. Więc Adaś się poprawił, także to mnie cieszy, odcinki są oglądalne, to mnie cieszy, ale no po prostu jedynastka, która została rzucona w sobotę i mało gdzie udostępniona, rozbija po prostu systemy. Bo tam kurwa jest 70 tysięcy chyba już. Przez dwa dni. No, także na... Ty, jak była jedenastka w dawnych czasach, też. No. Najlepsza, to ty tyle nie miałeś. No, to powiem ci, że naprawdę ja jestem zszokowany. Wtedy nie nagrywałeś, przepraszam. Nie nagrywałem, ale to też mimo to, że trzynastka czy tam ósemka, to też powinna być tak wyglądała, ale tutaj naprawdę, mi się wydaje, że maszynki i akcja, która była robiona, bo akcja mi naprawdę ciekawie wyszła, nic się mi tam ciekawego takiego nie stało, że wiecie, jakieś tam biegły w drzewo, nie wiem, rozwalił się cyklop. Nie urwał koła. No właśnie. Wszystko było tak na tip-top zrobione w tym odcinku i ładowanie mi dość sprawnie poszło.
Także myślę, że odcinek z 15 już niebawem z Brączkiem na polskiej i tam też będzie ładowanie cyklowe i też nie będzie o wiele gorsze takie coś. Także ja skończę sobie tę łąkę, jeszcze Adaś 2 minuty mi daj, będziemy kończyć i ja zapraszam już was kochani do Adasia, bo dziś u niego na kanale pojawi się mega zajebista nowość od samego rańca. Polecam. Od samego rana, no mogę już zdradzić, bo raczej to ja będę wrzucał ten odcinek później, bo dopiero co wydałem, tak. Właśnie, jak ktoś tam, bo często już trochę późno wydałem, bo po 22.30 nigdy odcinka, żem nie wydawał, ale dzisiaj tak mi akurat wyszło, bo tak późno z pola wróciłem, to zapraszam właśnie na odcineczek, jak jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał z czeskiej, bo wiecie, jak to pewnie się ten ukaże, to i tamtego nikt nie obejrzy, także zapraszam, wejdźcie sobie na kanał, kto jeszcze nie oglądał, i patrzcie, zapraszam sobie do Adasia, tak jak kontynuowałem. Będzie nowa gra rolnicza, o których już wcześniej wspominaliśmy. Będzie to, Adam, co? To będzie... poczekaj, to muszę ogarnąć lagi, żebym nie wyrżnął w drzewo. Jest to gra rolnicza Farm Expert Polska Farma 2017 od oczywiście firmy Playway. I po prostu no myślę, że to może być całkiem przekozacka gra, o wiele lepsza niż to była. No my MP mamy, EP będzie, no w 99% będzie MP, także od drugiego będą tego miesiąca. No za 2-3 dni zaczynamy. Może, sobie że zostawicie już na pełnej... bardzo mało łapek w górę, ale w co nie wierzę. Mi się wydaje, że to będzie takie coś oderwanie troszeczkę od farminga, bo tam wiadomo, troszeczkę inne rzeczy. Ale nie od rolnictwa. Nie od rolnictwa oczywiście, no bo ten temat przedni naszych kanałów musi pozostać. I włącz tu Grażyna, włącz kosiarkę, szybko włączona kosiarka. Dobra, tu mi dociło. Tu mi nie dociło, już tu przez krzoki przejeżdżą, wsiadam do środka, docinam końcówkę, ostatnia prosta, 4, 3, 2, 1, drodzy Państwo, mam nowego mistrza świata w docinaniu, kurwa, przy rantach trawy, także kochani, co, myślę, że odcinek Wam się spodobał, akcja była fajna, ta koza śnieżna, ja zapraszam do Adama, już niebawem nowe odcinki, następny odcinek będzie przezajebisty, to już Wam mogę powiedzieć, akcja wapna, ale takiej akcji jeszcze na YouTubie i na kanałach raczej nie było, tak. Także ja was zapraszam serdecznie do chłopaszków na kanały i do mnie, do subowania, do lajkowania. Już Adam, nie musisz mi robić regułki, bo to przerobiłem ją po swojemu. Sam żeś się dorąbał teraz. No, także 27 optymalne, prawie jak odcinek wczoraj. Na razie, trzymajcie się, cześć. Narka.